Siemanko wszystkim. Witam was pasjonat militariów. Okej, drodzy państwo, dzisiaj zajmiemy się tematem broni RAM. Co to jest? Real Action Marker. Tutaj mamy dwie giwery. Pierwsza z nich to jest zwykła CO2 wiatrówka 4,5 mm BB. Druga jest to CO2 RAM Real Action Marker T4E. O tym dzisiaj będzie film, o tym dzisiaj będzie odcinek. Umówimy, do czego to służy, jak to strzela, jaka jest skuteczność w porównaniu do wiatrówki oraz tak naprawdę, do czego może być przydatna taka giwera T4E. A więc zapraszam. Ok, a więc skupmy się na tym. Pistolet Walther, producent Umarex. Oryginalne oznaczenia producenta Walthera, Walther PPQ. Numer seryjny, bardzo ciężki sprzęt, zamek, lufa oraz magazynek częściowo wykonany z metalu, reszta polimer, jak w przypadku wersji bojowej. Ruchome manipulatory do zwalniania zamka, również jak w wersji bojowej, obustronne. Bezpiecznik spustowy, który zabezpiecza przed oddaniem strzału podczas upadku broni, bądź trzymania w kaburze czy w plecaku. Nieregulowane przyrządy celownicze, szczerbinka oraz muszka sprawiają, że ta broń tak naprawdę nie nadaje się do strzelania na celność, na skupienie, a bardziej rekreacyjnego bądź do obrony. Pytanie, czy tym możemy się bronić, drodzy państwo? Kaliber 43 cala to jest nic innego jak kaliber markerów paintballowych. Również w tej broni pneumatycznej możemy zastosować markery paintballowe, tak zwane kulki z farbą, ale nie tylko. Używamy również takich oto kulek gumowych, gumowo-metalowych, metalowych, polimerowych, proszkowych oraz z gazem pieprzowym teoretycznie. Czy to jest wszystko skuteczne? O tym za chwilkę porozmawiamy i zagłębimy się bardziej, co możemy zrobić z tą bronią. Tak jak wcześniej wspominałem, porównamy też jej skuteczność w strzelaniu do tarczy oraz do innych celów razem z wiatrówką. Ok, a więc na chwilkę ponownie jeszcze mamy te dwie klamki dla krótkiego porównania. Tak naprawdę ten Walther wydaje się bardzo malutki w porównaniu do Beretty. Zwróćcie proszę uwagę, drodzy państwo. Beretta wykonana w 90% z metalu, Walther w 30% z metalu. Już na pierwszy rzut oka widać, która z tych broni jest większa. Gdyby nam przyszło się tym bronić przed napastnikiem w takiej postaci, żeby przywalić komuś po łbie tą giwerą, to wolałbym komuś dać tym po mordzie niż tym, uwierzcie. Dobra, drodzy państwo, ładujemy to i to i zaczynamy strzelanie. A czym ładujemy? W pierwszej kolejności kapsułami CO2, a następnie śrutem i kulkami gumowymi w tym przypadku. A więc tak, bierzemy sobie kapsułki CO2, dwie sztuki. Oj, będzie strzelane dzisiaj, oj, będzie. Smar silikonowy na magazynek i kulki mocy. Co pierwsze? Beretta. Wyciągamy magazynek. Gotowe. Możemy ładować. Najpierw może naszego rama. Załadowany. A teraz naszego, naszą wiatrówkę CO2. Ok, wszystko mamy załadowane, więc co? Odpalamy naszą tarczę i strzelamy.
strzelając, drodzy Państwo, pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Czyli tak, ochronniki wzroku, w tym przypadku noszę okulary, więc raczej nie jest mi to potrzebne. Mamy ustawiony cel na 10 metrach. Na początku sprawdzimy skupienie, strzelając tylko z ramu, a później z naszej wiatróweczki. Ładujemy. I strzelamy. Uwaga, będzie strzał. I jeszcze raz. 8 sztuk. I walimy. Zamek został w tylnym położeniu, a więc to znaczy, że zostało wystrzelane. Za chwilkę, drodzy Państwo, zmienię tarczę na nową i zobaczymy, jak sobie poradzi wiatrówka. Ok, jestem z powrotem. Bierzemy berettę. Odbezpieczamy. Ładujemy i strzelamy. Ponownie ładujemy. Zamek pozostał w tylnym położeniu. I strzelamy. Jak widzicie, drodzy Państwo, zamek pozostaje w tylnym położeniu. A więc co? Po dwóch magazynkach możemy chyba sobie omówić, jak wygląda skupienie na tarczy. Ok, a więc tak. Po lewej stronie mamy berettę, po prawej stronie mamy ramę, pistolecik Waltera. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo. Dystans 10 metrów. Celowane w środek. Jaki jest rozrzut? Nie mówię, że tutaj nie ma jakichś błędów strzelca, prawda? No ale jednak celność jest bardzo mocno rekreacyjna. A teraz przejdźmy do berety. Również celowany w środek. Zwróćcie Państwo uwagę. Celowany tutaj. Skupienie mieści się po prawej stronie. Nie są również regulowane przyrządy celownicze, a więc trzeba brać poprawkę na cel. Ok, drodzy Państwo, więc krótkie podsumowanie. Pistolet T4E, wiatrówka CO2, kaliber 4,5 mm, tutaj mamy 0,43 cala. Oba zasilane 12-gramową kapsułą CO2. Prędkość początkowa około 105-110 metrów na sekundę, tutaj 120 metrów na sekundę. Czym się właściwie bronić? W kwestii prawa ani tym, ani tym. Ale jest coś takiego jak obrona konieczna, drodzy Państwo. I podczas obrony koniecznej, jeśli zagraża naszemu życiu lub zdrowiu inna osoba, która ma jakiś przyrząd miotający, nóż, pistolet, butelkę, patyk, bądź próbuje nas pobić dotkliwie, możemy się bronić wszystkim tak naprawdę i później to jest kwestia tylko i wyłącznie naszego adwokata, czy nas z tego wybroni, czy nie. Gdybym ja miał się bronić czymś z tych dwóch rzeczy, możliwe, że wybrałbym pistolet RAM, ale na pewno nie z kulami gumowymi. One są bardzo mięciutkie, nie robią żadnego kuku i taka forma obrony może się okazać nieskuteczna. Zdecydowanie wybrałbym tutaj kule metalowe, żeby nabić solidne siniaki dla napastnika, celując w nogi, w łydki, w tors myślę, że nie. Ale w przypadku obrony koniecznej nawet w głowę, drodzy Państwo. Pamiętajmy, że nasze życie i zdrowie jest najważniejsze
I jeśli ktoś próbuje to wszystko zakłócić, tą równowagę, prawda? Możemy zrobić wszystko, abyśmy to my wyszli cało z opresji, nie napastnik. Pamiętajmy, tym nie radzę się bronić. Ten śród 4,5 mm zrobi siniak, zrobi krwiaka, nic więcej, drodzy Państwo. To nie jest skuteczne narzędzie do obrony. To już troszkę bardziej, ale też pamiętajmy, że jeśli będzie nasz napastnik jakiś naćpany, pijany, będzie w ataku szału, paniki, to taki ból może na nim nie zrobić żadnego wrażenia, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej go nakręcić i włączyć u niego tryb nieśmiertelności. A więc co wtedy? Oprócz takiego pistoletu RAM polecam zainwestować w dobre buty do biegania, aby móc szybko uciec przed takim napastnikiem i wezwać policję, inne służby, albo się po prostu bardzo daleko oddalić. Tyle w temacie, jeśli chodzi o obronę tym właśnie pistoletem RAM. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Piona.